Patrzcie, jakie fuły. I tak kurwa od pół godziny szukamy mek. Ma stąd wyjechać potwór. To znaczy nie, może nie potwór, ale nasze BMW. A, lubię te stare miasta niemieckie. Chociaż szczerze tu ostatnio nic nie ma. Albo coś burzą, albo budują. Super, że fajnie, że w autohausie wszystko super, zajebiście. Wszystkie zdjęcia, wszystko tego, opinia rzeczoznawcy do podpisu, ale auto dopiero po podpisaniu dokumentów. Pierwszy raz coś takiego widzę, że nie mogę zrobić fizycznie oględzin przy pracownikach salonu, tylko o, właśnie teraz. I to jest nasze auto. Nasza piątka. Super. Ja. Gdzieś, hej. Vielen Dank, Wiesz, tak, gute Wahl, danke, ja. Okej, okay, danke, tschüss! No i to jest właśnie nasza BM-ka. W automacie, piąteczka w kombi. Oh. Z jakimiś tam drobnymi mankamentami, ale... Auto jest całe. Zawsze niski przebieg, 239 tysięcy. O dziwo udokumentowany do końca. Znaczy do 220, mówiąc krótko i szczerze. Diesel, no stare auto jest, no to słuchaj, to 13 lat ma, tak, BMW, ale no, ale taka normalna, tylko odbrudna w środku, usysiona trochę według mnie, no. Chociaż fajkami nie czuję, ale taka zakurzona, widać, że typowy Niemiec jeździł, który nie płakał jak sprzedawał. No i cóż, no i będziemy się ładować, tak? Znaczy, w sensie ładować się, ładować samochód. Dziwne, pierwszy raz coś takiego miałem, że mogę auto dopiero sobie oglądnąć później, jeszcze drugi komplet kół ma być. Jest tam, widzę. O. Takie BMW. No jest tak, mówię, całe, nie, ale... Pan sobie ksenony spryskał. 2006 rok tej BMW. Zawsze wolę szybę otworzyć, jak jest jeden kluczyk, bo boję się, że to się zaczaśnie. Już miałem kilka takich akcji. Zakurzone strasznie. Masakra po prostu. Także dramat. Jest też drugi komplet kół. Auto było tanie. Dobra. Czas się ładować. Pozdrawiamy z Lipska. A tutaj już zupełnie inaczej, czyli Francja, elegancja, no jeżeli tak to możemy nazwać, Renault Megane, Bose Edition 2017, bardzo też niski przebieg, a autko fajnie utrzymane, w miarę fajnie wyposażone, to znaczy powinno jak na taką klasę samochodu, ma to co ma, czyli tam Navi, wszystkie podgrzewania, bajery szmerynówki mają dość fajne wyposażenia przeważnie. Szczególnie jak są jakieś auta po demokarach, po autach pokazowych, no można się spodziewać czegoś więcej niż seryjnie w dobrej cenie, która oczywiście ceną nie jest niską za taki samochód. Ta renówka ma tutaj delikatnie, zobaczycie, przytarte lekko drzwi i próg, no takie kosmetyka praktycznie, nie przeszkadza to w codziennej eksploatacji, ale pewnie nowi właściciele będą chcieli sobie to zrobić. I renóweczka, taka kompaktowe auto, dość fajne na miasto, na podróże poza miastem. A co się jeszcze tutaj przykleiło, to Opel Insignia, auto już duże, auto już wygodne, pojemne, z jednostką tą wypośrodkowaną, czyli 1.6 179 koni. Jest to silnik, który już tym samochodem porusza i to auto już całkiem sprawnie jedzie. Ta mniejsza jednostka 1.4 no, radzi sobie z tym także z punktu A do B. Natomiast jeżeli ktoś chce więcej wrażeń, no niestety słuchajcie, musicie się wtedy pokusić na jednostkę tą dwulitrową doładowaną. Wtedy już efekt jazdy jest zajebisty. I tak samo w tym aucie, to jest 2014 rok. Wyposażenie bardzo podobne jak do Megane. No, znaczy jest wszystko, jest Navi, są cofania, kamerki, są podgrzewanie. No wszystko już jest praktycznie takie. Taki standard, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, który samochód powinien mieć, to te samochody już mają, tak?
Także fajna insygnia, Megan. Natomiast jedna rzecz, o której kiedyś wam może powiem, najlepiej bym wam to pokazał. Jakbym wziął kij baseballowy, słuchajcie, zacząłbym napieprzać po tych samochodach, no i wystrzeliłaby któraś poduszka, tak? W Megance i w tym, no to Meganka już nie odpali, niestety, laweta. Natomiast w Oplu mogę wybić wszystkie poduszki, dechy, boczne, kurtyny, czołowe i samochód odpali, pojedzie dalej. Taka jest właśnie różnica. 2, 1 dla Opla, że jest duży i po kolizji można im dalej jechać. No to już takie moje głupie przemyślenia, słuchajcie, sorry. Zmęczenie. No, także tyle, tak to wygląda. BMW Megane i ta insygnia. Już do was sobie tam jadą, żeście sobie kupili. Ja tylko tak mówię, grzecznie sprawdzam i odwożę, oprócz BMW, bo BMW nie sprawdzałem. Pierwszy raz taka sytuacja. Życie. Pozdrawiam, na razie, hej.